Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie organizatorom. Cieszę się, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Mianowicie zajmuję się radiestezją już od 1969 roku. Początkowo radiestetów nas zrzeszonych było około 17. Organizowaliśmy kursy. Doprowadziliśmy do tego, że radiestezja stała się zawodem rzemieślniczym. I w tej chwili są prowadzone kursy czeladnicze, mistrzowskie przez cechy rzemiosł przy izbach rzemieślniczych. Podstawowym moim narzędziem do pracy jest różdżka. Czemu metalowa? Ponieważ różdżki drewniane ulegały przy pierwszym podejściu złamaniu. Różdżki miedziane następowało zmęczenie materiału i też się łamały. Natomiast różdżka stalowa służy mi do tej pory i doskonale można przy pomocy tej różdżki lokalizować promieniowania geopatyczne pochodzące od cieków podziemnych, anomalii geologicznych. Lokalizować można kable podziemne, rurociągi. I przy okazji można sprawdzić w domu, czy nie występują szkodliwe promieniowania. A że radiestezja jest znana już od wielu tysięcy lat, to chociażby jest fakt taki, że Żydzi opuszczający Egipt na pustyni bez wody by nie przeszli do Izraela. Tylko różdżka Arona, który uderzył w skałę, spowodował wytryśnięcie wody. Dla nas to był taki pierwowzór historyczny radiestezji. Radiestezja to składa się z dwóch słów, radies i estezius. Jedno słowo znaczy czuć i drugie słowo znaczy promieniowanie. Dlaczego różdżka i różdżkarze do tej pory są niezastępowalni? Mianowicie dlatego, że w fizyce nie znaleziono, nie opracowano na uczelniach przyrządów, które by zastępowały pracę organizmu różdżkarza. Radiestezja mówi, że promieniowania tego nie widać, ale uzdolniony różdżkarz potrafi zlokalizować cieki, pomóc zlokalizować ustawienie prawidłowe budynku względem tych cieków. Prądu też nie widać. Ale wiemy, jak działa. Można go pomierzyć, można woltomierzem zmierzyć, amperomierzem, ohmomierzem, jaki jest opór prądu. Natomiast w tym względzie fizyka na te subtelnie energię nie ma siły. W związku z tym, że kiedyś w Grecji wypasano bydło na łące, potem to bydło zabijano, sprawdzano, czy mają zdrowe wątroby. Jak były chore, to wypasano w innym miejscu i w ten sposób lokalizowano budowę miasta państwa, czasami okolonego murem. Później radiestezja zaczęła rozwijać się coraz silniej. Mianowicie zasłużyła do lokalizacji złóż mineralnych. Mianowicie różdżkarz w Szwajcarii, jedyny różdżkarz znalazł złoża gazu w Szwajcarii. Często wykorzystuje się radiestezję przy wielkich budowach. Tam, gdzie przyrządy geologiczne zawodzą, często różdżkarz wskazuje najlepsze rozwiązanie. Mianowicie tak było z budową elektrowni atomowej w Świerku, gdzie geologia nie wykazała złóż wody, a różdżkarz znalazł wodę doskonale. Jest to praca bardzo niebezpieczna. Różdżkarze powinni przestrzegać bardzo dobrze zasad BHP. I ci, którzy ze mną pracowali przez wiele lat, którzy się znaliśmy, odeszli do Pana. Wskutek tego, że pieniądze przysłoniły im zdrowy rozsądek. Mimo moich próśb wielu, że nie pracujcie tyle, bo to trzeba jakiś zachować umiar w tej pracy.
no nie przestrzegali tych zasad BHP i niestety. Także nie dziwcie się Państwo, że usługi radiestezyjne są drogie, ale to nie jest murarka, nie jest ciesiołka. Tu się po prostu pracuje organizmem, a nie przyrządami, kielnią czy młotkiem. W związku z tym, że wiadomo, że to promieniowanie jest negatywne, patogenne dla nas, że często ludzie, którzy śpią na skrzyżowaniach, mają raka, potem jest ciężkie powikłania, chemia, wypadanie włosów. Musiałem temu jakoś zaradzić. Musiałem opracować zabezpieczenie, które by tych ludzi chroniło. I początkowo, tak jak inni radiesteci robili, stosowałem kondensatory na bazie płytki cynk-miedź. Się okazało, że to są urządzenia zawodne i wymagają ustawicznej regeneracji, żeby je doprowadzić do tego, żeby one były czynne. Następnie przez kilka lat pracowałem nad zabezpieczeniem, które nie naładowałoby się negatywnym promieniowaniem, a wykorzystywałoby negatywne promieniowanie, żeby je przetransferować na coś pozytywnego. I tak powstał odpromiennik aronit. I aronit w zależności od wielkości może obejmować różny obszar. Aronity to jest w zasadzie produkt, który w tej chwili sprzedajemy. I można go stosować, ponieważ jest to masa mineralna z punktu widzenia chemicznego, mieszanina. Można formować z niej różne kształty. Można na przykład cały blok mieszkalny odpromieniować jednym odpowiednio wielkim aronitem. Ale nie ma spółdzielni mieszkaniowych, mimo złożonych ofert, takich zleceń. Natomiast ludzie w domach, w mieszkaniach, w budynkach, tam gdzie podejrzewają, że mogą być żyły, nie muszą już wołać radiestety. Można kupić aronit home and office, czyli do biura i do mieszkania. Zasięg ma w granicach 25 metrów promień. I jego działanie, dobre działanie, jest w granicach 30 lat, tak ma jedno pokolenie. Można to działanie przedłużyć poprzez zwiększenie masy w słupku, natomiast nie w płaszczyźnie. Jeżeli by był słupek na przykład 10 cm, to taki odpromiennik by działał na przykład 100 lat, w zależności od natężenia. Innym zagadnieniem jest wypadkowość na ulicach, na autostradach, na trasach szybkiego ruchu. Nie dotyczy to wszystkich kierowców, tylko kierowców wrażliwych. Takim odcinkiem bardzo niebezpiecznym jest odcinek Kraków-Tarnów, gdzie w czasie badań kierowcy, który miał podłączone EKG serca w trakcie jazdy na tym odcinku, okazało się, że serce, lewa komora nie wykonuje pełnych skurczów. Spada ciśnienie krwi w aorcie, tym samym nie jest mózg dotleniony. Jest ułamkowa utrata świadomości. Przy jakiejś szybkości to wystarczy, że kierowca uderza albo w drzewo, albo zjeżdża na pobocze. Badania były wykonywane w pogotowiu, z kierowcami z pogotowia, ale nie ma z tego tytułu zlecenia na zabezpieczenie tego odcinka. Dlatego zacząłem pracować nad odpromiennikiem dla samochodów. I wystarczy, że taki w samochodzie jest odpromiennik, to wiezie z sobą płaszczyznę odpromieniowującą w trakcie jazdy z pewnym wyprzedzeniem. Jeżeli się to testuje, to wygląda w ten sposób, że ja staję na żyle, gdzie jest pod drogą przebiega żyła. I samochód, który się zbliża do mnie, to jeszcze parę metrów przed wjechaniem na żyłę różdżka podskakuje do góry, czyli już jest ta płaszczyzna zabezpieczająca, która wyprzedza samochód
i po przejechaniu różdżka spada z powrotem. Natomiast w Austrii przystąpiono do zakładania na tych odcinkach niebezpiecznych neutralizatorów, które w pewnym stopniu pomogły i wypadkowość w takich serpentynach górskich spadła. Jest odcinek autostrady koło Nowego Tomyśla, gdzie zginął Geremek, znany nasz polityk. W podobny sposób właśnie. Mówią, że a niby zasnął, to przecież obok niego była kobieta, która nie spała. A jednak samochód zjechał i ulegli śmiertelnemu wypadkowi. Kobieta była ciężko ranna. Ale dyrekcja autostrad mówi, że dla nich ważny jest asfalt, że leży, że jest pobocze wytłumione, są ekrany akustyczne, ale nie dba się o to, żeby ten odcinek zabezpieczyć. Innym aronitem może być aronit osobisty. Aronit osobisty to polega na tym, że nosimy go po prostu przy sobie. Możemy go mieć w torebce, w kieszonce, nawet w portfelu. I on co powoduje? Że tam, gdzie przebywamy, jest pozytywne działanie, które jest wokół nas. Nawet jak ktoś obok nas usiądzie, a jest wrażliwy, to odczuwa jego oddziaływanie na sobie. Chroni nas w ten sposób, że aura, która jest mierzalna, bo jest fotografia aury i w ten czas dokładnie widać, jak osoba posiadająca ten odpromiennik osobisty na fotografii w tej technice pokazuje, jak ta sytuacja wygląda. Kiedy jest bez zabezpieczenia, kiedy jest z zabezpieczeniem, jak jest niej aura, tak jak taki kożuch by się miał nałożony, ochronny. Innym aronitem jest wykorzystywana od 5 lat pakuła, pokrywka z pakuły, ale tu jest jeszcze coś. Pomiędzy tym a tym jest jeszcze coś i to powoduje energetyzowanie. Tu jest pewien minerał, który powoduje energetyzowanie wody, ale nie może to być woda w pojemnikach metalowych. Musi być to w szkle albo w pojemnikach plastikowych. I co się dzieje? Na przykład woda, która jest postawiona wieczorem na takiej podkładce. Rano, jeżeli sparzymy z tego herbatę, to herbata ma taki aromat piękny, że po prostu to jest zadziwiające. Mięso moczone w misce na takiej podkładce, na przykład do kotletu schabowego, ten kotlet po usmażeniu nabiera zupełnie innych właściwości. Jest wybitnie smaczny, jakby się wydawało, że to jest jakieś nie wiadomo jakie mięso, bardzo pożywne i wolne od jakichś wolnych rodników czy coś takiego. Poza tym w mieszkaniach może występować jeszcze inny rodzaj promieniowania, tak zwane promieniowania kształtu. I często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to może być niebezpieczne. Mianowicie spotkałem się z tym, że na ścianie nad łóżeczkiem dziecka był wachlarz hiszpański, tak rozłożony. I z dzieckiem nie można było wyleczyć, bo nie można było zdiagnozować, co mu jest. Całe noce krzyczało, całe dnie, jak było poza domem, było dobrze, jak do spania, krzyk. Się okazało, że ten hiszpański wachlarz po złożeniu i po założeniu odpowiedniego zabezpieczenia nie emitował jakichś emisji, które powodowały, że ten dzieciak był tak niespokojny. Innym przypadkiem, znowu też z dzieckiem, było to, że dziecko miało pościele w gwiazdki, nie w rozetki, w gwiazdki, które miały ostro zakończone brzegi, ostro zakończone czubki. Mało tego, te gwiazdki były jeszcze dodatkowo nalepione na suficie, to jest fosforyzującego takiego fosforu, bo chciał dziecku zrobić niebo w pokoiku.
I to dziecko strasznie potem chorowało. Miało cukrzycę, inne choroby. I mówiłem, że to jest po prostu niedopuszczalne, żeby pościele jak zawsze od wieku były lniane, białe. Bez wzorzystych wzorów. I można było jakoś temu dziecku potem pomóc, ale to trwało przez jakiś czas, zanim to dziecko wydobrzało. No, wiemy, jak żołnierze radzieccy szli, mieli gwiazdki żółte na czapkach. Te gwiazdki na czapkach wywoływały agresję. Jak byłem w Moskwie, to ktoś mi powiedział, mówi, jakby własna matka była, to bym ją spowodował. Taką po prostu mieli agresję, a nie wiedzieli od czego. A to właśnie jest promieniowanie kształtu. Poza tym musimy sobie coś powiedzieć na temat smogu elektromagnetycznego. No nie ma domu, żeby nie było energetyki. Jest energetyka, jest licznik, jest linia doprowadzająca prąd, są transformatory i często do niedawna były wbudowywane w bloki mieszkalne na parterze. I ci ludzie, co mieszkali przy tym transformatorze, no niestety, białaczka i prowadziło do zgonu. Jak była reklamacja w spółdzielni, że nie da się mieszkać, to następnych wykwaterowywali i następnych, co nie wiedzieli o tym, co tam jest, wprowadzali w to mieszkanie spółdzielnia i działo się znowu to samo. Czy na to jest strada? Jest. Mianowicie opracowałem rezonator, tak zwany rezonator 50 Hz, który zmienia fazę promieniowania o 180 stopni i następuje zniesienie się tego promieniowania, także ono, jeżeli występuje, to przestaje być szkodliwe. Przestaje być szkodliwe w ten sposób, że promieniowanie na sinusoidzie, jeżeli płynie sinusoidą, to ta sinusoida po odwróceniu o 180 stopni nawzajem znosi to promieniowanie. Było kilka przypadków, że to promieniowanie można było pomierzyć zwykłym miernikiem do smogu elektromagnetycznego, który ma tam takie trzy sensorki, trzy diody i czerwona dioda, jak się zapala, to wiadomo, że jest niebezpiecznie. Jeżeli jest żółta dioda, to jest na krótki okres dopuszczalne przebywanie i jeżeli jest zielona, to jest bezpieczne przebywanie. A wiemy, że wszędzie są komputery, wszędzie są monitory, telewizory, chociaż telewizory w tej chwili są na tyle ekranowane, że przynajmniej nie działają tak jak te ruskie na 4 metry czy więcej. Ale mamy komórki. Komórki są, jak to na filmie w telewizji było pokazane, emitują bardzo silne promieniowanie, takie, że przechodziło nawet na drugą stronę. To mówią, że można słuchawki mieć na słuchawki. A od słuchawek jest tak samo, bo słuchawki są anteną jednocześnie i jest tak samo niebezpiecznie, ponieważ w słuchawkach dodatkowo są jeszcze głośniczki, które zawierają magnes. I na to mamy sposób, bo mamy specjalny chip, który się nakleja na telefon komórkowy i w ten czas można sprawdzić, że to ta emisja z tej komórki jest na tyle stonizowana, że przestaje być niebezpieczna. Jak sprawdzaliśmy zabezpieczenie samochodowe? I jak sprawdzaliśmy zabezpieczenia domowe? To nie znaczy, że jeżeli ja mam różdżkę, to nikt inny nie może tego sprawdzić. Ja mogę chwycić za jedną ramię tej różdżki, druga osoba może chwycić za drugie ramię, stworzymy ogniwo tak zwane i w ten czas może się druga osoba nawet niedowiarek czy bez właściwości się przekonać, że jest efekt działania tego. Pakuła. Pakuła późniejszych niebios. A czy były próby robione z układów wcześniejszych? Nie.
Tu chodzi głównie, że to jest stary znak, sprawdzony. Wyrzuciliśmy jedynie yin-yang ze środka, bo yin-yang zaburzał nam emisję tego, co jest pod spodem. Czy mówiąc o odwróceniu promieniowania, jest Pan w stanie określić, czy promieniowanie ma charakter falowy i prostopadły, wzajemny dwóch fal czy trzech fal? Tak, mogą się, w Niemczech robiliśmy badania i tam się okazało, że promieniowania mogą się przenikać i one się nie znoszą. To jest, każdy ma inną częstotliwość i one się nawzajem przenikają, nie znoszą się. Na co w takim razie działają promieniowania? Na jaki rodzaj promieniowania? Czy to jest układ, jeżeli dobrze pamiętam, natężenia, czy zwykłej indukcji? Co z tym się dzieje tak naprawdę? Tak. Tam się zamienia negatywne promieniowanie w pozytywne. I to jest właśnie ta tajemnica. A co znaczy negatywne promieniowanie? Negatywne promieniowanie to jest to promieniowanie, o którym mówiłem. Cieki podziemne, pustki. Tak? Nawet spotkałem się z tym, że węgiel miał negatywne promieniowanie, który był składowany pod sypialnią. No to jest negatywne promieniowanie. Nie ma przyrządów, żeby po prostu fizycznie akurat zmierzyć. Ale ruszą, jakby pan ze mną poszedł, to możemy zmierzyć wszędzie to promieniowanie. I pan jako niedowiarek może się przekonać, że faktycznie jest promieniowanie w tym miejscu, a w tym nie. Czy jesteśmy w stanie określić na podstawie stopni Bogisa, czy promieniowanie poniżej tych 6,5 tysiąca jest szkodliwe, a powyżej korzystne? Ja tej skali nie używam, chociaż ją znam. Dla mnie 6,5 tysiąca może być w górę albo w dół. Czyli negatywnie może być 6,5 tysiąca? Określone znakiem minus? I może być korzystne znakiem plus używane. I teraz jak pan mówi 6 tysięcy w skali Bowisa, w którą stronę? Jeżeli będziemy mieli 4 tysiące Bowisa, tak? No, ale co daje 4 tysiące Bowisa? Jaki przyrząd daje 4 tysiące Bowisa? Proszę pana, jeżeli chodzi o tą skalę, to sobie oni dodali tych zer. Ja te zera wyrzuciłem. I dla mnie na przykład 6 tysięcy to jest 6. Bo to jest dla mnie trupu operować na trupu. No i teraz jeżeli na przykład żyła wodna, żyła wodna, ma od minus 9 do minus 10. Ja to potrafię pomierzyć i mówię studniarzowi, że proszę pana, niech pan uważa, bo ta żyła ma minus 10 i to jest studnia artezyjska. I co się stało, jak odwiercił, to jeszcze zanim odwiercił, to już przy rurze osłonowej woda wychodziła. No, to tylko mówi skrzynkę i samochód do góry na skarpę, mówi, bo tu zaraz będzie wszystko zalane. I tak było. I 12 domów ma wodę bez hydroforu, cudowną krystaliczną wodę. I to było to minus 10, to według pana skali, to jest, w opisie to jest minus 10 tysięcy, tak? Czy 100 tysięcy? Rozumiem, że minusowa skala Bowisów wskazuje na wyraźnie. Na negatyw. No. Dodatnia nie. Dodatnia to jest pozytywne oddziaływanie. Okay. Na przykład dodatnie oddziaływanie mają kasztany. No znalazłem w Opolu, chociaż zielone były zupełnie. Bo one były robione, były wysypane. No i te kasztany oczywiście nie działały, bo były spleśniałe. No, kasztany działają, owszem. I mają według tej skali, według mnie to mają plus 4, a według jego skali to było 4 tysiące, tak? No. No. Ale kasztany wiadomo, że trzeba moczyć raz w tygodniu, myć, wycierać. No i z powrotem na swoje miejsce, aż do nowych kasztanów. No. No kiedyś ludzie wiedzieli, że trzeba trzymać pod łóżkiem karton z cebulą. I cebula, dopóki nie krzyczy pioru, ma tak samo plus 4. Tak, skorupki jaj, robiłem zlecenie. Mówi żona w szpitalu, ale ja tu miałem skorupki. No proszę bardzo. Nasypał tych skorupek tak jak pieprzem na mizerię i co się okazało? Jak chwycił za gazetę i zaczął potrząsać, była taka warstwa, to różdżka poszła w górę. Ale to dopiero było dopiero było plus 1, czyli tyle co tło, bo tło tam, gdzie nie ma żył, to jest dla mnie plus 1, nie? No, jak ktoś sprzedaje
wisiorki na szyję, które mają plus jeden, a mówi, że to jest super wynalazek. No to dla mnie to jest plus jeden, to jest tyle co tłocz wisiorek, czyli ozdoba na szyi. Rozumie pan? No. Także opracowałem też zabezpieczenia, które dają plus 50. No ale to jest głupota, bo to jest... Jak można sobie tak wysokie pozytywne? No może na dwa dni w szpitalu, gdzieś tam, gdzie ktoś w bardzo ciężkim stanie jest, ale na krótko. No dwie godziny, trzy i wyłączyć. Można zrobić na plus 30, gdzieś w hospicjum, gdzie cierpią ludzie, gdzie chorują, ale to też na krótko. I spotkałem promieniki różne, najróżniejsze. Ja jestem w komisji przy centrali, jako członek komisji, nie jestem przewodniczącym, ale jako członek do badania ekranów i zabezpieczeń. I tam mieliśmy najróżniejsze, i gwiazdy Dawida, i pentagramy najróżniejsze. I to wszystko musieliśmy protokolarnie ocenić, co to jest warte. I doszliśmy się do wniosku, że dla starszych osób to tak wysokie promieniowanie jest niekorzystne. Dla starszych osób wystarczy plus 4, plus 5. Dla osób w średnim wieku plus 8 do plus 12. I to jest dobrze. Natomiast dziecko, niemowlę, samo po urodzeniu ma plus 9. Plus 9. Coś odpromieniowuje jak niemowlę. To właśnie to jest to plus 9. Czemu? Bo łóżeczko jest przy łóżku matki. To dziecko daje ochronę matce, sobie i matce. Nie straszne mu są żyły. Żyły dopiero są mu straszne, jak on zaczyna wytracić swoją bioemisję. Jak zaczyna wytracać, to jest 7, 8, 9 miesiąc. To zaczyna tracić i w ten czas zaczynają się guzy na piersiach, bo pokarm jest ściągnięty, bo dzieciak zaczyna chorować, zaczyna się zaziębiać. No i w ten czas... Jeżeli jest taka sytuacja, że wiem, że będzie dziecko, bo jest kobieta w ciąży, to mówię. Należy włożyć folię aluminiową zwykłą pod materacyk, żeby odciąć działanie aronitu, który ma plus 8. To są inne długości i dziecko ma swoje długości, inne. To jest bioemisja, jego jest zupełnie inna. I w ten czas, jak dziecko już ma te 7-8 miesięcy, wyciągamy tą folię aluminiową i dopuszczamy go do działania aronitu. I w ten czas dzieciak zaczyna mówić, zaczyna chodzić, zaczyna się rozwijać. I dzieciaki naprawdę to są fenomeny. Ich rozwój psychiczny, ich rozwój... Ten organizm nie ma potrzeby walczyć z jakimś promieniowaniem, z jakimś czymś. Oni są pełni ruchu i rozwijają się umysłowo przede wszystkim bardzo dobrze. I jeszcze spotkałem coś takiego, że dziecko miało na krzyżówce żył łóżeczko. Zdrowe dziecko, kochane dziecko, wszystko dobrze. I mówię, jak? No przecież to jest na krzyżówce żył. No tak, ale nam dzieciak dobrze się rozwija. Było, żeby dziecko z łóżeczka stanęło przy łóżeczku. Jak zaczęło ryczeć? Mówi, ono najlepiej się czuje w łóżeczku. Ja mówię, no to coś tu działa. Końskie włosie. Mówi, ten pan to jeszcze po mnie, matka mnie na tym wychowała. Ja to dałem mojemu synowi. Końskie włosie ma plus 6. I to było ten ratunek, nie? Czy zwierzęta nie są głupie? Bo nawet taki jeż to wie, jak ma się ułożyć do snu, żeby się nie dać napromieniować. A wełna? Wełna. Na aronicie wełna daje dodatkowo jeden stopień, czyli jak jest 8 plus, to jest 9 plus. Czyli... Jak to mówicie? 9 tysięcy czy 90 tysięcy? No. Proszę o pytanie. Później nie słyszeliśmy tłumaczenia, na jakiej bazie aronity są robione? To jest mieszanina składników naturalnych, mineralnych. Ale to trzeba było do tego dojść. Jak to skomponować? Jak opracować technologię, żeby to działało tak, jak działa? Trzeba było przyrodę obserwować. Trzeba było szukać materiału, który da nam ten... efekt. Poza tym trzeba trzymać reżim technologiczny. Nie można sobie kombinować, bo jak ja bym tu zaczął kombinować tam z czymś, to by nic z tego nie wyszło. Tam były próby tam zrobienia tego na wosku na przykład, nie? Utrwalenie składników na wosku.
No nie, no wosk, wiadomo, jest temperatura, jest to i to zdaje egzamin. Aronity miały zastosowanie na przykład w licznych budynkach gospodarskich. Jechałem tam gdzieś za Brodnicę, mówię, panie, mało, że ma 6 świnek maciora, to jeszcze połowę z tego zeźrę. No coś tu się dzieje niedobrego. Patrzę, po prostu te wszystkie patyki były na jednej szerokiej żyle. Mówię, no panie, wiemy, że tak jest, że jest żyła. Mało tego, kierownik miał wątpliwości ruszczarskie i wiedział, że tam jest źle. Tylko byłem na konferencji w Toruniu, mówią, no cholera, kto nam to zrobi? Chyba tylko jeden Duliński, co przyjedzie do nas i nam to odpromieniuje. No i co się okazało? 16 młodych prosiąt i cisza w chlewni, cisza. Nie ma kwików, nie ma gryzienia się. I 16 młodych to mówi, no jak to teraz odchować? No trzeba odchować. Specjalne patyki zrobili, gdzie młode nie podchodziły pod maciory, żeby się nie zagniotły. Ale wyniki oszałamiające. Za chwilę zlecenie drugie. Krowy nie doją. Krowy miały mieć nam jakoś wydać. Super, krowy, wydajność wysoką, a nie ma tej wydajności. Holenderki jakieś tam. Przyszło zlecenie, pojechałem zobaczyć. Na jednym stanowisku były drgania tektoniczne. To wiedzieli, że tam już krowa nie będzie tylko kostki ze słomą, bo serce pękało każdej krowie, co tam była postawiona. Wiadomo, że to jest drganie, które wpada w rezonans. Szkoda stworzenia. Założyliśmy zabezpieczenie. Mleczność wzrosła tak, jak było napisane. Ile ten biedny stwór musi włożyć energii, którą zje, strawi na to, żeby zwalczyć jakieś takie tam promieniowanie, jakieś negatywne oddziaływania. A ludzie nie? Ludzie tak samo. Z tym, że u ludzi jest 3 czynniki. Przede wszystkim wielkość natężenia. Wiadomo, że jak linia wysokiego napięcia przelatuje, jest jeszcze żyła, jest jeszcze jakiś pieniek, jakiś korzeń, no to jest, mój Boże, źle, tak? Drugi czynnik to jest wrażliwość osobnicza, czyli jeden tam może spać na żyle długo, długo, nic mu nie jest, bo on ma po prostu aurę jak ze stali, jak kożuch, do niego nic nie dociera. I trzecie to jest czas ekspozycji, czyli jak ktoś wrażliwy i długo przebywa, no to lekarz ma dużo pracy z nim, bo czas ekspozycji właściwie jest, tam śpimy gdzieś w hotelu o jedną noc, pół bidy, jakoś się tam przespało i tego. Ale idziemy po to gdzieś tam wypocząć na wczasy, że ludzie zabierają odpromiennik ze sobą. Na wszelki wypadek mówią, o, tam może być żyła, położymy sobie odpromiennik, wstroimy. Bo tu wstrojenie ma, przy tych home office ma znaczenie, bo to jednak pole magnetyczne ziemskie jest tu wykorzystywane niestety. I dlatego dokładamy nieraz kompas, jak ktoś nie ma, żeby można było zestroić to jedną krawędzią do północy, żeby to po prostu zdawał egzamin. No, już miałem takie przypadki, że niestety ode mnie brali zabezpieczenie do montażu, ale nie wiedzieli, jak co z tym robić. Nie przeczytali instrukcji, kładli na przykład na bok albo do góry nogami, no to tacy od razu kran zamknięty. Nie ma dla takich niedouków zabezpieczenia. Nie ma dla takich, bo to zabezpieczenie ma ludziom pomagać, ma przynosić z powrotem zdrowie. Ludzie mają się czuć świetnie, mają być zadowoleni w życiu, atmosfera się poprawia i dlatego nie wolno tego po prostu jest, żeby ktoś to dostawał, kto nie jest douczony i nie ma odpowiednich umiejętności. Spotkali się Państwo z takimi odpromiennikami na bazie kryształów górskich, które teraz schematy są w internecie, można zrobić takimi odpromiennikami. Ja, proszę Pana, spotkałem kryształy górskie, jako kryształy górskie, chyba 20 razy większe od tego. One były tak jak gąbka. Ja panu wytłumaczę, jak gąbka. Gąbkę rzuci pan na wodę, to się ta gąbka napije wody. I kryształ górski, jak był zakopany w odrach na kurhanach, gdzie jest plus 30, nie na tych kurhanach, gdzie archeolodzy pogrzebali, że tam już nic nie ma, tylko plac został, tylko na tych kurhanach kopułkowych, gdzie jeszcze są nienaruszone, gdzie jeszcze jest to plus 30, nie? To według waszej skali Bowisa by było 300 tysięcy czy coś? 30 tysięcy.
No i tam gość, jak pojechaliśmy z wycieczką, ileś lat temu miał zakopane te duże kryształy górskie i nikt o tym nie wiedział. Jak tam pojechaliśmy, wygrzebał z tego kurhanu te kryształy górskie. Ja mierzyłem, ile one mają w plusie. Nie miały plus 30, one miały plus 11. Ale on się z tego cieszył. Mówi, słuchaj, mam odpromiennik na plus 11. I mogę się z kimś podzielić, bo tych kryształów górskich miał kilka. Także kryształ ma domeny. I te domeny, jeżeli mają odpowiednie ustawienie i naciągną tego szkodliwego promieniowania na żyle, no to coś trzeba z nimi zrobić. Trzeba je oczyścić. Trzeba tak jak ze szklanki wodę wylać i znowu je naładować, naenergetyzować i w ten czas można je używać znowu, nie? I nigdy nie pozwalałem, żeby w instrukcji napisać, że po 30 dniach czy iluś regenerować. Tylko zawsze jeszcze jak miałem plus 3 czy plus 2, trzeba je zregenerować znowu na plus 9. I to mi się nie podobało, bo to było, że organizm cały czas musiał dostosowywać się do nowych warunków oddziaływać. Natomiast na tym jest konsens. To jak przestanie działać na jakimś tam obszarze większym, to działa na mniejszym, ale działa cały czas. Jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie. Mówimy o zabezpieczeniach. Tak. Co zrobić, bo jak się pozbyć kretu? No na krety jest jedyny sposób. Wiatraczki dziecięce z odpustu, bo utykać w ziemię. Kret nie znosi drgania. Nie znosi drgania. Tak, no to trzeba się z nimi jakoś pokochać. Poza tym krety są pod ochroną zawierzchni wody, ale można je wystraszyć. No, tam mówię, są metody tam cząstkowe jakieś tak, ale drganie nie znoszą. I te drganie od wiatraczka, to wiem jak są trochę. Wszystkie krety wędrowały do bowek na kij i idziemy dalej. Można rozproszyć siatkę szwajcarską. Proszę pana, byłem w Niemczech, spotkaliśmy się tam z Pinigiem i z licznymi radiostetami. Kielnik się wycofał i Hartmann się wycofał ze szkodliwości siatki szwajcarskiej. I na zjeździe było wyraźnie powiedziane, że siatka szwajcarska jest po całej ziemi, na skosach jest rąbowata, na płaskim terenie jest kwadrat, to jest prostokąt 2,5 na 2. To są takie pasy, mniej więcej. I jakby pan leciał samolotem, to na końcu na lotnisku wyciągają z boku. Leci pan z Moskwy na przykład do Hawany. Przecina pan ile razy szatkę szwajcarską? Z boku do góry. Uważam, że to jest nasz motor, nasz jakby siła napędowa życia. Ja wiem, ale czy można rozproszyć? Można. Widziałem odpromiennik, który powodował to, że rozproszył zupełnie siatkę szwajcarską, ale to nie o to chodzi. Może ona jest nam akurat potrzebna. Może jest potrzebna, bo oni się z tego wycofali, że jest szkodliwa, a jeszcze te węzły, że wędrują z fazami księżyca i takie tamte numery, się wszyscy z tego wycofali. Ale to, że się wycofali, to echo już do nic nie dotarło. Tylko stale są Chełkowskiego książki, które tam pokazują, że a tu na węźle rak, a tu takie, tu zawały, tu to. To jest takie straszenie. A naprawdę jedzie pan autobusem z Warszawy do Krakowa, czy pociągiem. Ile razy pan przecina siatki szwajcarskie? Ja krytykuję tego, co pan powiedział. Tak się, czy można określić, czy można to rozproszyć. To trzeba, czy trzeba to ustawiać na węzłach, czy na liniach? Ja bym tego nie ruszył. Ja bym tego nie ruszał. Uważam, że to było od początku chyba świata i będzie dalej. I po prostu to, że wędruje z fazami i dlatego zostawmy to w spokoju. Jeżeli to by miało być szkodliwością jakąś, to mówię, jak pan przecina tysiące razy, to co by to właściwie było? Nic. No. Następne pytanie. Tunel, często to widzę we Włoszech, w Austrii, tunel. Zabudowa, czyli zabudowa jakiś las, górka i tam są umieszczone budynki. Jak to wygląda? Czy to faktycznie idzie jakieś promieniowanie od tunelu, gdzie samochody przejeżdżają? Tak, jest. Czy niekorzystne jest? Jest tak. To jest tak zwane niekorzystne miejsce i tam różdżka wykazuje pewna anomalia. Natomiast wahadło
tak jakby było lżejsze, tak jakby tańczyło nam nad pustkami, tak jak nad pieczarą, tak samo nad tunelem. To jest to samo zjawisko. A się tego to odbierałem, bardzo tak. Wiele, że... Pustki, na przykład ja robiłem Kostrzegomia i tam różkarze wskazywali wodę w skalę, że tam, tu jak wywiercą, to jest woda. No. I wywiercili kilka miejsc na tej działce i wszędzie była pustka, pustka. Tam były kryształy dosłownie w tej pustce. Taka kieszeń, jak to mówią w telewizji, kieszeń. Natomiast woda była zupełnie w rogu działki i po odwiercie było jej tyle, że gość mówi, no co z tą wodą zrobię? Ja mówię, weź wyprowadź do rowu rurę i niech tam ludzie korzystają z tego. Leci woda do rowu. I ludzie przychodzą sobie nabierają wodę. Tak, dziękuję bardzo, nie ma pytań? Mogę z kimś, kto ma wątpliwości, poćwiczyć sobie tu gdzieś. Przyjemność. Dziękuję bardzo.